Pożegnanie z Marią Opowiadanie opisuje życie w okupowanej Warszawie w 1943 roku. Główny bohater, Tadeusz, pracuje w firmie budowlanej. Kiedyś studiował na tajnych kompletach, dużo czytał, pisał i drukował wiersze. Mimo że jest bardzo wrażliwy, potrafi dostosować się do rzeczywistości. Firma, w której pracuje, daje utrzymanie wielu ludziom, jednak rządzi się swoimi prawami oszukuje klientów, dokonuje nieuczciwych transakcji. Jej właścicielem jest inżynier, który w czasie wojny znacznie pomnożył swój majątek. Dba o swoich pracowników, pozwala na to, by dorabiali, sprzedając kradziony towar. Oko przymyka również kierownik oddziału firmy. Z tych możliwości korzysta Tadeusz. Tak jak inni handluje trochę kradnie, produkuje bimber. Pomaga mu Maria, młoda dziewczyna, studentka tajnego uniwersytetu. Tadeusz i Maria oraz ich przyjaciele pomagają również ludziom uwięzionym podczas łapanek. Od zbiegłych z getta Żydów dowiadują się o tragedii rozgrywającej się za murami getta. Obawiają się o swoje losy. Mimo otaczającej zewsząd wojny Tadeusz z marią pobierają się. Ich szczęście nie trwa jednak długo. W jednej z ciężarówek wywożących ludzi złapanych na ulicy Tadeusz dostrzega żonę. Nie jest w stanie niczego zrobić jest bezsilny wobec zaistniałej sytuacji.